też zgodnie z testamentem Chomeiniego Arabia Saudyjska ma przestać istnieć. Ale chodzi o to, że Rosjanie tak właściwie w tym interesie muszą być obecni i oni sobie będą obecni. Znaczy mówi się o tym, że te odwieczne marzenie rosyjskie, żeby dojść do ciepłych mórz, tak? Dzień dobry, Michał Pytel, witam Państwa bardzo serdecznie w nowym cyklu na kanale C-Kultura Świat na bieżąco. A dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Paweł Rakowski, etnolog i kulturoznawca, specjalizujący się w regionie Bliskiego Wschodu. I dzisiaj właśnie porozmawiamy o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o rozgrywkach geopolitycznych, które mają miejsce na jego terenie, a zwłaszcza o stosunkach pomiędzy Chinami a Iranem, które w ostatnim czasie chyba się dosyć zagęszczają. Sytuacja robi się tam coraz bardziej ciekawa. Jak to jest, panie redaktorze? To znaczy tak, zagęszczają się, to jest bardzo dobre określenie, z tego chociażby względu, że jak jeszcze byśmy kilka miesięcy temu rozmawiali, to byśmy mówili jako o tym zagęszczeniu, jako o pewnym fakcie niemalże prawie, że już dokonanym. To znaczy tak, jest propozycja sojuszu, który tak właśnie Pekin zaproponował Teheranowi. Ten sojusz ma opiewać na 400 miliardów dolarów inwestycji w ciągu 25 lat. Te inwestycje mają iść w przemysł, w sektor paliwowy, w sektor... tak właściwie mają podnieść cały Iran infrastrukturalnie i stworzyć z Iranu państwo tak właściwie nowoczesne. Tak? Znaczy ma być tym z jednej strony głównym dostawcą surowców, takich jak gaz, jak i też ropa naftowa, ale też ma być z drugiej strony miejscem, w którym też ma się znaleźć produkcja chińska. To jest, znaczy to byśmy mówili o tym kilka miesięcy temu, jako pewnego rodzaju pewnik, który byśmy mogli stawić u Bookmachera, że tak może być. Ale świat się zmienił. Świat się zmienił. To nawet nie chodzi o pandemię koronawirusa, to też przede wszystkim chodzi o amerykańskie wybory. Szereg różnych czynników, które tak właściwie mają wpływ w sposób bezpośredni. To znaczy tak, głosy, które się pojawiały, szczególnie ze starej gwardii irańskiej, czyli z tej, której między innymi wywodził się Kasem Soleimani, jak i też, której teraz publicznie tak właściwie wraca do łask były prezydent Iranu w latach 2005-2013 Mahmud Ahmadinejad. Byli niejako przeciwnikami takich porozumień z Pekinem, z tego chociażby względu, że pomijając oczywiście kwestie idealistyczne, które mają jakiś tam dość duży czynnik, to przecież Chiny jednak prześladują muzułmanów, tak, w prowincjach Xinjiang, tam przecież Ujgurowie są prześladowani, wręcz mordowani, to jest bardzo ważny czynnik, jeśli chodzi o świadomość muzułmańską. Druga sprawa jest taka, że jednak politykę poważną uprawia się jednak w sposób zbalansowany. Czyli jak był Donald Trump prezydentem, który dość mocno naciskał na Teheran, to tak właśnie wydawało się, że kierunek pekiński jest bezalternatywny. Teraz widzimy, że kierunek chiński w dalszym ciągu jest bardzo ważny, nawet jeżeli nie kluczowy, ale wraca możliwość manewrowania, coś co w perskiej kulturze politycznej jest sprawą nadrzędną, to znaczy z ich położeniem geograficznym, z ich realiami tak właściwie rynkowymi, jak i też ekonomicznymi, balansowanie jest najważniejsze z tego względu chociażby, że jeżeli produkt się nie sprzeda na wschodzie, to się sprzeda na zachodzie. Tak? I poza tym też inna sprawa, nie po to Ajatollah Khomeini robił rewolucję, żeby Iran tak właśnie spod jednej kurateli jednego imperium trafił pod kuratelę drugiego imperium. Tak więc w chwili obecnej mamy takie przeczekanie. To znaczy Joe Biden się rozsiada w Białym Domu, nowi starzy ludzie wracają, ale to, że są nowi starzy ludzie, to znaczy lwia część administracji czasów Baracka Obamy, to wcale nie znaczy, że ta linia prezydenta Obamy będzie kontynuowana, ponieważ mamy rok 2021, a nie 2016. No właśnie, przypomnijmy, że Barack Obama podpisał taki rozejm z Iranem atomowym, natomiast Donald Trump
poszedł na przekór temu i odciął Iran do świata. Od świata mówi pan, że możliwość balansowania jest ważna dla Iranu, ale czy w tej sytuacji Iran, przynajmniej pod prezesa prezydentury Donalda Trumpa, czy on nie był w takiej sytuacji raczej bezalternatywnej? Z kim on mógł handlować tak naprawdę? To znaczy tak. Musimy też popatrzeć na, znaczy tak, musimy też zrozumieć, że ten świat już nie polega na tym, że jak Zachód sobie pewne rzeczy wyobraża. To znaczy czasy, kiedy to Waszyngton rozstawiał wszystkich w regionie, no bez alternatywy najprawdopodobniej minęły. Tutaj akurat trzeba by było porozmawiać o Iraku, ale to dzisiaj nie mam czasu, żeby o tym rozmawiać. Chodzi o to, że Chiny mają kapitał. Chiny potrzebują surowców, a tym głównym surowcem to nie jest ropa naftowa, tak jakby się wielu wydawało, tylko gaz. Z tego względu, że standard życia w Chinach wzrasta, no i też no jak standard życia wzrasta, no to też jakość tego życia musi wzrastać, a problemy ekologiczne to są problemy realne. No, gaz jest bardziej ekologiczny, no i też zresztą Chiny też chcą iść tą zieloną technologię i tutaj akurat właśnie Iran jest idealnym partnerem, no bo on ma surowce. Z przyczyn politycznych on jest dławiony. No i właśnie tak właśnie to oddławienie było tylko i wyłącznie z kierunku chińskiego. Natomiast jeśli chodzi o bardzo ważny czynnik, który akurat tutaj teraz nam pokazuje, że dla Iranu bardzo ważną rzeczą jest istnienie tego reżimu, to znaczy natura reżimu ajatollahów, to jednak tu nie można ich trochę utożsamiać się z czasami perskimi, tak? No bo jednak jak był dwór szacha, to on dbał o swoją domenę. Natomiast jeśli chodzi o naturę reżimu ajatollahów, to ma jednak tą naturę rewolucyjną, to znaczy też zgodnie z testamentem Chomeiniego Arabia Saudyjska ma przestać istnieć. To jest testament Chomeiniego, no i też w pewien sposób ta wola polityczna, czy też w relacjach międzynarodowych, ona się ujawnia. Raz w większym natężeniu, innym razem w mniejszym. Tak? W latach 90. tak właśnie to zniknęło, ale w późnych latach 2000, czy na początku no, tego drugiej dekady XXI wieku wręcz zostały zintensyfikowane. Tak więc to też jest o tyle ważne, że ten kapitał chiński, tak właściwie, czy on ma zasilać podłoże ideologiczne Iranu, to jest coś, co oczywiście wszyscy w regionie się temu sprzeciwiają, no bo ale z drugiej strony też sam Pekin nie jest tym zainteresowany, żeby tutaj Iran był, nazwijmy to, regionalnym rozrabiaką, czy też współodpowiedzialny szereg różnych czynników, które są w regionie, no z tego względu, że Chińczycy sobie cenią pokój. Czyli akurat teraz znowu wracając tak jakby do podstawy tego pytania, czy Teheran chciałby być w podległości chińskiej, no bo to oznacza de facto podległość chińską. Czyli automatycznie ten motyw tego balansowania jest no sprawą podmiotowości politycznej, a nie przedmiotowości. Czyli polityka irańska jest wielowektorowa, natomiast jeszcze dopytam o te kwestie właśnie typowo irańsko-chińskie. Czy może pan coś powiedzieć więcej na temat gazociągu, który powstaje pomiędzy tymi dwoma państwami? Znaczy tak, chodzi o to, że Chiny, tak jak już tutaj wspomniałem, są bardzo zainteresowane stworzeniem z Iranu tej autostrady takiej potężnej, żeby stworzyć tam sieć autostrad, kolei i całej tej infrastruktury transferowej. No i też przede wszystkim Chińczykom bardzo nie odpowiada to, że jest zacieśnina Ormus. Znaczy im to nie przeszkadza z przyczyn geograficznych, im to przeszkadza bardzo z przyczyn tego, że jest tam wzmocniona obecność Stanów Zjednoczonych. Czy to jest wzmocniona obecność w sposób bezpośredni, to znaczy wynikający z jakiegoś napięcia z Iranem, czy to jest wzmocniona obecność w związku z tym, że Arabia Saudyjska, czy Emiraty Arabskie, czy Katar sobie tą obecność kupują, no bo tak to mniej więcej wygląda. Przynajmniej to tak wyglądało to w czasach Donalda Trumpa, jak to będzie wyglądało w chwili obecnej, to akurat zobaczymy. Tylko że chodzi o to, że Chiny tak właściwie potrzebują niezakłóconych dostaw surowców po to, żeby mieć produkcję. No a ta produkcja powoduje też to, że ten chiński model, ten cud gospodarczy tak właściwie się realizuje, no i Chińczycy są w miarę z tego zadowoleni. Jedną z takich opcji, żeby obejść amerykańską kontrolę w ciśnienia Ormus, to jest kwestia Jemenu, ale o tym to dzisiaj już nie będziemy rozmawiali. Drugą jest stworzenie sieci gazociągów i ropociągów idących z Iranu do Chin.
Tylko że akurat właśnie tutaj na drodze stoi Pakistan. Pakistan bardzo ważne państwo, o którym tak właściwie od wielu lat nic nie słyszymy. I to jest bardzo dobra wiadomość, to znaczy jak tutaj widzowie się cofną pamięcią, to odnośnie tego Pakistanu zawsze coś było. Zawsze. To są bardzo duże napięcie, to jest z Indiami, państwo atomowe, ekstremizm muzułmański, bieda i tak dalej, i tak dalej. No, dość duża niestabilność, ale od kilku lat właśnie nic nie słyszymy. Okazuje się, że Chińczycy, którzy tam weszli bardzo intensywnie, jeśli chodzi właśnie o tworzenie miejsc pracy, infrastruktury, struktury, też o biznes, w pewien sposób udaje im się uspokoić sytuację. No i tak właściwie jest taki barometr, można powiedzieć, no, globalny barometr, on znajduje w miejscowości Gavdar, to jest jakieś 50 kilometrów od granicy z Iranem i tam akurat już jest cała infrastruktura przesyłowa gotowa na to, żeby otrzymywać irańskie surowce, które się znajdują, jak już powiedziałem, 50 kilometrów, jest granicą, to te instalacje irańskie znajdują się około 70 kilometrów. Brakuje tego 70 kilometrów do szczęścia, ale też szczęście nie może powstać między innymi z tego względu, że Amerykanie mówią twarde nie. No to jest dla nich zrozumiałe, ponieważ jeżeli Chińczycy tak właściwie, Amerykanie stracą formę nacisku na Chiny, jeżeli ci obejdą ciśnienie na Ormos. No też jeszcze inna sprawa taka, że Dubaj, znaczy Emiraty Arabskie na tym bardzo dużo stracą, no bo tak właściwie wtedy akurat do Dubaju przestaną zaglądać chińskie okręty i no po prostu będzie to dla nich bardzo duża strata kapitałowa. No i tak właściwie ten barometr polityczny tak właściwie to jest pewnego rodzaju wyznacznik. Jeżeli to się połączy, te 70 kilometrów, możemy powiedzieć, że będziemy żyli w innym świecie. To będzie już ten, to już nie będzie ten sygnał taki jakiś delikatny, polityczny gdzieś tam, to już będzie dzwon Zygmunta, który już po prostu będzie oznaczał wielką zmianę na tym świecie. Znaczy, może nie oznacza, tylko będzie to zmianę ujawniał. Czyli ten bliskowschodni tygiel geopolityczny, w tym przypadku Iran, rozumiem, jako dostawca surowców w zamian za chińskie inwestycje. Wiemy też, że ważnym graczem tamtego regionu jest Rosja, która też jest potentatem, jeśli chodzi o surowce naturalne na całym świecie. I jak jej obecność w tym regionie wpływa na te kontakty? Czy to nie Rosja chciała być tym graczem, który będzie z Chinami handlował surowcami? To znaczy tak, no, w chwili obecnej wylicza się, że Bliski Wschód to jest 50% chińskiego, to zaspokaja 50% chińskiego zapotrzebowania na surowce. To jest i te zapotrzebowanie będzie wzrastać, no i też ten procent będzie się też również wzrastał, jeśli chodzi o transfer, wydobycie i sprzedaż. To jest nieuniknione. Niemniej, jeśli chodzi o kwestię rosyjską, to oczywiście Rosjanie są rywalami Iranu, jeśli chodzi o szczególnie surowce, no bo tak się często w Polsce tak jakby się identyfikuje Iran jako wielkiego sojusznika rosyjskiego. Widzimy, że akurat tak nie jest. Tak? W Syrii już jest niemalże jawny, otwarty konflikt pomiędzy Iranem a Rosją. Widzimy też o tym, że po wojnie w Karabachu to Rosjanie tak właściwie zaczynają decydować, kiedy to Turka napuszczą na Persa. Tak? To są rzeczy, które będziemy jeszcze na pewno sobie rozmawiali, ale chodzi o to, że Rosjanie tak właściwie w tym interesie muszą być obecni i oni będą obecni. Znaczy, mówi się o tym, że te odwieczne marzenie rosyjskie, żeby dojść do ciepłych mórz, tak? To jest, ma być w końcu zrealizowane, to znaczy, że rosyjskie garnizony mają się znaleźć w Bandar Abbas, to jest port nad Zatoką Perską, jedno z najcieplejszych miejsc na świecie. Ja tam byłem, to naprawdę jest dramat, straszny dramat, więc już współczuję po prostu tym marynarzom, którzy tam będą, bo to jest po prostu dramat, jeśli chodzi o temperatury. Natomiast Rosjanie mają być obecni w Iranie i to się też bardzo wielu ludziom nie podoba. No bo jednak tutaj pamiętajmy o tym, że relacje pomiędzy Iranem a Rosją nigdy to nie są relacje partnerskie, przyjacielskie, to raczej nie możemy o tym zapomnieć, że jak ten słynny napad na ambasadę amerykańską w Teheranie, to wcale nie znaczy był ten napad, tak, tutaj ci kwestia tych zakładników, ale tylko przez zbieg okoliczności nie doszło do analogicznej w przypadku względem sowieckiej ambasady w Teheranie.
Tak więc tu nie ma tak, że to pojęcie tej współpracy z Rosją jest jakieś takie mile widziane. O. Ponieważ jednak jest świadomość tego, że Rosja to jest rywal, a nie partner. No to jest coś, co akurat być może właśnie też jest jednym z tych powodów tego balansowania, że Chińczycy tak właściwie chcą robić układ z Rosjanami, będąc w takie jakby te żeby, żeby jakieś potrzeby rosyjskie tutaj zaspokoić, a być może właśnie amerykańskie wpływy mogą tak właściwie te zapędy jakoś ograniczyć. Jeśli o amerykańskich wpływach na Bliskim Wschodzie mowa, na pewno trzeba zapytać o Izrael. Jak Izrael odnajduje się w tej rozgrywce? Wiadomo, że jest on mocno skonfliktowany z Iranem. Jest to chyba największy antagonista Izraela, a zatem też interesów amerykańskich na Bliskim Wschodzie. No cóż... Nie do końca tak. To znaczy tak, prawda, która tak właściwie wykazała w rok 2020, jest taka, że Iran dla Izraela, jak i też dla Arabii Saudyjskiej jest pewnego rodzaju uzasadnieniem dla zbrojeń. Iran to tak właściwie ten rok, to znaczy tamten rok to wykazał, że Iran dostał 3 potężne ciosy, które tak właściwie skompromitowały Iran, jeśli chodzi o lokalną przestrzeń, tak właściwie imperialną, no bo ta przestrzeń de facto była imperialna i dalej jest dość imperialna, ale widzimy, że tak właściwie no, zarówno w Iraku, jak i też w Libanie, czyli tam, gdzie się znajdują te irańskie pięści, nazwijmy to, nikt nie chce ginąć za Teheran. Tak? Tutaj akurat odwołuje się przede wszystkim do kwestii Kasama Soleimaniego, kwestii Mohsena Faharizadeh, jak i też kwestii tajemniczych eksplozji w Natanz, które miało miejsce w lipcu zeszłego roku. Tak więc no, Iran dostał bardzo czytelny komunikat pod tytułem Habibi, uspokój się. Znaczy no, oczywiście nie Habibi, ale że jeśli chodzi o pozycję konfrontacyjną, to Iran jest na o wiele bardziej przegranej. No, po prostu ta pozycja względem szczególnie Izraela jest przegrana. To znaczy tutaj akurat musimy też wziąć pod uwagę jeden czynnik. Czy Arabowie będą chcieli, żeby Izrael ich bronił? To jest coś, co akurat będziemy musieli pewnie sobie o czymś jeszcze w przyszłości sobie porozmawiamy, bo o tym się teraz rozmawia w Izraelu. To są tematy publiczne, które już się stały publiczne, o tym się już dyskutowano od wielu, wielu lat. Natomiast wracając do polityki, jeśli chodzi o Iran. Widzimy to, że demokraci wcale nie chcą iść na konfrontację z Iranem i to jest w pewien sposób zrozumiałe z ich perspektywy. I widzimy też to, że akurat to nie do końca się podoba Izraelowi. Przede wszystkim cały ten układ atomowy jest nie do zaakceptowania dla Izraela i dla Arabii Saudyjskiej. Jeżeli komentatorzy zauważali to, że błędem Donalda Trumpa nie było wypowiedzenie tego układu, tylko było wypowiedzenie i nie było żadnej propozycji ku temu, żeby cokolwiek tutaj zastąpić, tak Arabia Saudyjska, jak i Izrael stoją na takim bardzo twardym podejście, że żadnego układu w ogóle generalnie nie ma nic. No, tylko że wiemy o tym, że Iran jednak jest daleko zaawansowany, jeśli chodzi o pracę. Wiemy też o tym, że Iran tak właściwie, że bomba, to znaczy potencjalna energia atomowa, czy też możliwości atomowe Iranu nie zagrażają Izraelowi, jak już to zagrażają bardziej Arabii Saudyjskiej. Tak więc tutaj akurat tutaj trzeba szukać tak właściwie przyczyny pewnego rodzaju napięcia pomiędzy sterowanego napięcia, jeśli chodzi o kwestie irańskie. Natomiast jeszcze wracając odnośnie kwestii polityki, ponieważ to jest bardzo ważne. Iran, a przede wszystkim społeczeństwo irańskie jest najbardziej proamerykańskie, najbardziej proizraelskie. Iran to nie są Arabowie. To są rzeczy, które tak właściwie pamiętajmy o tym, że nacjonaliści perscy, czy też demokraci perscy, czy też cokolwiek, znaczy można, te wszystkie grupy opozycyjne wobec reżimu, no może poza komunistami, ale oni się tam jakoś chwilowo nie liczą, to tak właściwie każda z tych organizacji złożyła tak właściwie hołd Izraelowi i Ameryce.
Są to informacje dosyć szokujące, myślę, takiego przeciętnego polskiego czy europejskiego Ale odbiorcy z drugiej tych strony, stosunków. Znaczy z drugiej strony, tak właściwie chyba wielu naszych widzów, czy też wielu Polaków, którzy do Iranu gdzieś tam się udało, tak właściwie no, z takimi informacjami też wraca, tak. Że akurat chodzi o to, że jak nazwijmy to nacjonaliści irańscy, perscy, czy też zwolennicy szacha, no to mają punkt odniesienia do ery przedislamskiej, tak? Czyli to wtedy, kiedy Izrael, znaczy Żydzi, to znaczy generalnie to już to jest temat jest zupełnie inny, prawda? Ale dla tych ludzi największym wrogiem są Arabowie, którymi zresztą pogardzają. No bo Persowie pogardzają Arabami. Tak więc teraz i to jest doskonale wiadome, jeśli chodzi o pewnego rodzaju realia, które oczywiście też powodują to, że wszelka agresja izraelska na Iran jest wykluczona. Ponieważ wszyscy się zastanawiają, a co będzie dalej. Nie wiadomo, co będzie dalej. Wszyscy się na tym zastanawiają. Natomiast jedno jest pewne, Bliski Wschód jest i wszystko... I wygląda na to, że pozostanie nadal regionem o podwyższonej temperaturze, gdzie krzyżują się cały czas geopolityczne interesy geopolityczne największych mocarstw świata. I to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. A wszystkich państwa, którzy są zainteresowani większą ilością podobnych materiałów, zapraszam do subskrybowania kanału C-Kultura.